Kino Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Konferencja prasowa. Warsztaty w Asie. W wyjątkowym miejscu, bo w Teatrze Miejskim odbyła się ostatnia konferencja prasowa zorganizowana przez miasto. W czasie spotkania przedstawiono ofertę kulturalno-rozrywkową Inowrocławia na 2020 rok. Witamy Państwa na konferencji prasowej. Tematem dzisiejszego spotkania jest Zaplanuj sobie Inowrocław, czyli wydarzenia, które planujemy na 2020 rok. Bardzo miło mi powitać dzisiaj naszych gości. Jesteśmy w szerszym gronie. W imieniu pana prezydenta Ryszarda Brejzy witam pana Mariusza Brzezińskiego, przedstawiciela grupy EuroZ i głównego koordynatora akcji specjalnych Radia Z. Dzień dobry. Witamy również pana Piotra Kosińskiego, dyrektora artystycznego festiwalu InoRock, właściciela wydawnictwa Rock Service i radia Rock Service FM. Jest z nami również pan Bogdan Dziewoński, dyrektor anteny radia Rock Service FM. Witam Igora Borowiaka, przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia i gospodarza miejsca, w którym się znajdujemy, pana Tomasza Maliszewskiego, dyrektora Kujawskiego Centrum Kultury. Tak jak wspomniałam, dzisiaj przedstawimy Państwu najważniejsze projekty na 2020 rok. Jak widać na plakatach w tle jest bardzo dużo planowanych wydarzeń, a zaczniemy od całorocznego planu Zaplanuj sobie Inowrocław. Panie Prezydencie, oddaję głos. Proszę Państwa, to już tradycja. Zaplanuj sobie Inowrocław to kilkadziesiąt imprez, w tym przypadku ponad 30. Wybranych z kilkuset, organizowanych przez różne środowiska, różne instytucje, ale przede wszystkim nasze, samorządowe, miejskie. I wrocławianie i goście naszego miasta nie będą się nudzili w tym roku. Gwarantujemy to. I dzisiaj poznacie Państwo szczegóły kilku imprez, w tym pojawią się nowe. Takie, o które niektórzy z Was zwracali się do nas wcześniej po pytaniach kierowanych, jak należałoby zorganizować kolejne uroczystości, ewentualnie imprezy, festyny, na czym się skupić, co Was interesuje, czego pragniecie. My jesteśmy od spełnienia Waszych marzeń i to czynimy. Przekonacie się po dzisiejszej konferencji również. Dziękuję bardzo. Zaczynamy od kalendarza. Mamy przedstawiony na cały rok 2020. W lutym kilka imprez. Rozpoczynamy za chwilę projektem Zima. W kalendarzu znalazły się również nowości w związku z też prośbami od mieszkańców zgłoszonymi do nas. W kwietniu pojawi się Zagroda Zajączka, czyli taki kącik na rynku związany z świętami wielkanocnymi. W kalendarzu są również stałe imprezy, takie jak Art Inno Festival, jak co roku na rynku będzie kolorowo, pojawi się też konstrukcja z parasolek. Planujemy również Święto Królowej Jadwigi. W ubiegłym roku po raz pierwszy zrobiliśmy to wydarzenia, by upamiętnić patronkę naszego miasta, Królową Jadwigę. W tym roku również planujemy to zorganizować w czerwcu. Kolejne miesiące również są bogate w różnego rodzaju wydarzenia. Pragniemy zaznaczyć również, że są to imprezy o charakterze ogólnopolskim, tak jak Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Jak co roku w naszym kalendarzu są również inne projekty, o których chcielibyśmy właśnie, żeby powiedzieli nasi goście. Ale zanim goście, panie Tomaszu, proszę o przedstawienie projektów organizowanych przez Kujawskie Centrum Kultury. Dodając do tego, o czym wspominał pan prezydent i pani naczelnik, chciałbym zapewnić, że te imprezy, które cieszyły się ogromną popularnością w poprzednich latach, one nie tylko nie znikają z mapy wydarzeń kulturalnych Inowrocławia, ale nabierają troszeczkę innego kształtu albo przechodzą pewien lifting,
po to, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał, jaki niesie za sobą Inowrocław i czas, w jakim mają się te imprezy odbywać. W ten sposób na przykład Festiwal Młodych wraz ze Streetball i Fire Show zostanie rozszerzony. Mamy także ogromną nadzieję na to, aby powiększyć zasięgi osób odwiedzających festiwal z Gęsiną w tle, rodzinne spotkania, które 11 listopada są organizowane pod także dodatkowym hasłem InnoGęś. Oczywiście nie zabraknie także wydarzeń kulturalnych związanych z taką bieżącą, codzienną działalnością Kujawskiego Centrum Kultury, bo projekty, które już Państwo też poznaliście w zeszłym roku, na przykład Kopalnia Kultury, będą na pewno kilkukrotnie w skali całego roku pojawiały się na tu deskach teatru, czy też na zewnątrz, między innymi w Teatrze Letnim, bądź na Rynku Inowrocławskim. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że jak Państwo też pamiętacie z poprzedniego roku sygnalizowaliśmy, że będziemy starali się oprzeć kalendarz imprez o wydarzenia, które też mają szansę na zaistnienie w świadomości nie tylko Inowrocławia, ale także regionu kujawsko-pomorskiego, a chyba nie bez kozery możemy użyć także sformułowania ogólnopolskiego, bo mówimy o trzech festiwalach, które odbędą się w Inowrocławiu w nadchodzącym czasie, w roku 2020. Pierwszym z nich będzie Inopop Festival i o nim za chwileczkę usłyszycie Państwo więcej. Następnie Ino Rock Festival, znany Państwu doskonale od lat projekt. I trzecim festiwalem będzie Ino Classic Festival. Tutaj nie mamy osobnego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację tego projektu, natomiast ze strony Kujawskiego Centrum Kultury chciałbym zwrócić uwagę Państwa na ten ostatni z festiwali wymienionych przeze mnie, gdyż jest to zupełny nowum, jeżeli chodzi o realizację takiego projektu w Inowrocławiu. Tygodniowe wydarzenie, którego celem jest prezentowanie kultury wysokiej, kultury, która ma klasyczne, czyli wzorcowe spojrzenie na rzeczywistość naszą miejską, ale także na rzeczywistość polską. Wzorcowa kultura to nie tylko kultura muzyczna, bo każdemu się klasyka kojarzy tak naprawdę z Mozartem, Beethovenem, Bachem. W tym przypadku myślimy bardzo szeroko o kulturze klasycznej. Zaprzęgamy między innymi do tego teatr. Festiwal będzie trwał przez 7 dni, a rozpocznie go wyjątkowe wydarzenie w Inowrocławiu, spektakl Maria Callas Masterclass. W roli tytułowej zobaczą Państwo Krystynę Jandę. Pozostałe elementy związane z tym festiwalem będziemy zdradzać krok po kroku. Mam nadzieję, że będzie to też wiele niespodzianek i muzycznych, i takich do przeżywania tutaj na deskach Teatru Miejskiego w Inowrocławiu. To tyle, jeżeli chodzi o te elementy, które będą planowane w 2020 roku. Oczywiście my się otwieramy na wiele pomysłów. Mają Państwo świadomość, że niedawno realizowany projekt związany z imieniem miasta. Pozwoliliśmy sobie we współpracy z Urzędem Miasta na rozwinięcie tego pomysłu i przy tej okazji okazało się, że pojawi się jeszcze jedna impreza, czyli imieniny zwycięzcy inowrocławskiej edycji imienin miasta, na który też zapraszamy wszystkich Inowrocławian. Datę, informacje na temat tego przekażemy Państwu w odpowiednim czasie. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że bardzo często pewne projekty będą dopisywane do naszych kalendarzy, jeśli cokolwiek interesującego wydarzy się w tym czasie. Chciałem na wstępie podziękować Panu Prezydentowi, podziękować Panu Dyrektorowi za zaproszenie na konferencję oraz zaproszenie grupy EuroZet do współpracy przy projektach, no wiadomo jak to radiowych, czyli przy projektach muzycznych, ale nie tylko, bo już pierwszy raz w przyszły weekend chcemy się pokazać mieszkańcom Inowrocławia i w ramach ferii zimowych dla tych, którzy nie wyjechali na narty w góry, zaproponujemy takie mini stok narciarski, przywieziemy do Inowrocławia wraz ze wszystkimi tego atrakcjami, ale o tym na pewno Państwo wiedzą, a za mną plakat Inopop Festiwalu, ponieważ w ramach letniej trasy koncertowej Radia Z, czyli Siły Muzyki, będziemy mieli przyjemność gościć w Inowrocławiu. Przywieziemy dla mieszkańców, artystów na dwa dni koncertowych, jakich jeszcze
jeszcze Państwu nie możemy zdradzić, ale już są zakontraktowani i będziemy mieli muzykę dla każdego, i dla młodszych, i dla starszych. To będzie muzyka oczywiście, tak jak nazwa festiwalu, Inopop, więc popowa. Artyści występujący tutaj na co dzień goszczą na antenie Radia Z. Każde z przedsięwzięć oczywiście, które będziemy wspólnie organizowali, będzie wspierane przez antenę ogólnopolską Radia Z, ale nie tylko, bo również przez pozostałe stacje grupy radiowej EuroZ, ponieważ polityka jakby naszego radia jest wyjść do słuchacza, wyjść i pokazać nas. Radio to jest takie magiczne medium, gdzie nas nie widać, a chcemy troszkę, żeby nas też zobaczono. Dzięki temu zaproszeniu właśnie mamy i skorzystamy z tej okazji. Przed tym Inopop Festiwalem, tydzień wcześniej, przyjedzie do Państwa Beata Tadla ze swoim programem sobotnim i tutaj właśnie w rynku, jeśli dobrze kojarzę, rozstawimy nasze studio i stąd będzie nadawany program. Tak jak to jest w każdą sobotę na antenie Radia Z, tylko że studio będzie tutaj, goście będą od Państwa i będziemy poruszać także problemy i tematy związane z Inowrocławiem. Ja tylko dopowiem, że ten moment, w którym pojawi się studio Radia Z i Beata Tadla na rynku inowrocławskim, to będzie oficjalne rozpoczęcie Inopop Festiwalu, czyli 7 dni nieustającej zabawy związanej z działalnością gwiazd muzyki, ale nie tylko, kultury popularnej tu w Inowrocławiu. Mogę Państwa zapewnić, że w tym czasie stanie również na inowrocławskim rynku miasteczko festiwalowe, w którym codziennie będziemy organizowali spotkania z gwiazdami popularnymi, ale nie tylko muzycznymi. To będą także znani youtuberzy, to będą znani popularni twórcy literatury, to będą aktorzy, to będą gwiazdy sportu. Tych wszystkich ludzi będzie można spotkać w Inowrocławiu właśnie w czasie Inopop Festiwalu. Poza tym na rynku inowrocławskim stanie tak zwana mała scena festiwalowa, na której prezentować się będą zespoły muzyczne z Inowrocławia i z naszego całego regionu. To jest o tyle istotna sprawa, gdyż tu wychodząc naprzeciw Państwa Inowrocławian prośbom, będziemy starali się jak najbardziej promować także twórców, wykonawców z naszego miasta i z naszego regionu. No ale oczywiście to, o czym Pan Mariusz wspomniał, czyli dwa ostatnie dni, o tym nie zapominamy. Dni Inowrocławia, które rokrocznie przyciągają tłumy na lotnisko i w tym roku, mam nadzieję, będą zadowolone te tłumy, bo w czasie 2 dni koncertowych siła muzyki Radia Z. Akademia Szkolnictwa AS zorganizowała akcję pod tytułem Zawodowy zawrót głowy. Dzięki niej dzieci wypoczywające w czasie ferii miały okazję wziąć udział w ciekawych zajęciach. Uczniowie poznawali na przykład tajniki zawodu cukiernika i kucharza. Wczoraj mieliśmy warsztaty ciastka kruche, byli u nas młodzi uczniowie klasy 1-3, którzy mieli ciasto kruche i z tego ciasta tworzyli różne dzieła, kwiatuszki, motylki. Jak się takie kruche ciasto do kawy, powiedzmy, robi? Kruche ciasto, typowo kruche ciasto składa się z mąki, masła oraz cukru, pudru. Oczywiście można dodawać również żółtka, jakieś aromaty. My tutaj mamy ciasto z 3 składników. Też bardzo smaczne ciastka wychodzą z tego przepisu. Dzisiaj oferujemy na warsztatach ciasteczka paryskie. To są ciasteczka, które składają się z ciasta jasnego i ciemnego. Do ciemnego ciasta dodajemy kakao. Następnie wałkujemy, zwijamy i następnie musimy troszeczkę zamrozić. I kroimy w talarki i wypiekamy. Cukierniczych talentów nie brakuje. Tutaj młodzi chętnie się garną do pracy. Oczywiście. Wczoraj mieliśmy naprawdę grupę bardzo chętną, bardzo aktywną i kreatywną. Dzisiaj mam nadzieję też będzie taka grupa i mam nadzieję, że będą wszyscy zadowoleni, a szczególnie uczniowie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty fryzjerskie.
Dzisiaj warsztaty fryzjerskie. Co przygotowaliście dla dzieci? Przygotowaliśmy do dzieci, które przychodzą na ferie. Co roku tak się zdarza, że mamy 2 dni ferii, więc przygotowaliśmy główki, które będą wyeksponować wszystkie fryzury. Jest młodzież, która jest na warsztatach, która będzie pokazywać, jak można tworzyć warkocze, fryzury, upięcia, żeby dzieci miały zajęcia, żeby wiedziały, jak to profesjonalnie się odbywa w salonach fryzjerskich. No, zawód fryzjera popularny, ale nie każdy może zostać tym prawdziwym fryzjerem. Oj tak. To jest naprawdę, trzeba mieć to coś, żeby po prostu pracować dalej. Bardzo się zdarza, że dziewczynki czasami pracują i dalej tworzą sobie dalszy zawód w tym zawodzie, ale to jest ciężka praca i jeszcze raz ciężka praca. Ale jeśli ktoś chce i ma rzeczywiście te predyspozycje, to tutaj na miejscu posiadacie profesjonalny sprzęt. Tak, wszystko profesjonalnie, z hurtowni przybywamy, wszystkie środki, które cokolwiek, tym bardziej, że pracownia jest włożona w to, że my możemy egzaminy odbywać tutaj, państwowe i obecnie teraz czeladnicze, więc po prostu dla nas to jest bardzo wygodne i bardzo dobre. Jeszcze jedna sprawa, porada właściwie, bo trwa karnawał. Jakie trendy, jeśli chodzi o fryzury i stroje, obowiązują? W tym roku wszystko, co się błyszczy, ale fryzury proste, przeważnie, no trendy jest to, że proste są, przeważnie prostownica, ale ubiory to wszystko to, co to wszystko świeci. Gdzieś tam jeszcze we włosach można wkomponować jakiś lakier błyszczący, ale to jest takie delikatne. Wszystko proste włosy. W tym roku jest wszystko na prostotę. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.